Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Last of Us, Left Behind, tak naprawdę DLC do The Last of Us. No i cóż, idziemy dalej za naszą przyjaciółką. Tak naprawdę nie wiem do końca, dokąd ona nas prowadzi. Zaraz powinniśmy się przekonać. Mam nadzieję tylko, że nie wpakujemy się w żadne tarapaty, bo jak na razie jest tutaj dość mrocznie. A wiadomo, że w takich miejscach, nie, w sumie w każdym miejscu, czają się ci wszyscy zainfekowani ludzie tym grzybem. Ale czy my musimy się akurat tym martwić? Eli, pomóż mi to podnieść. No już ci pomagam. Aha, muszę przytrzymać, tak? Nienawidzę pełzać. Zawsze myślę, że nas zmiażdży. Spokojnie, idę pierwszy. Wiesz co? Może poszukajmy innej drogi. No, też myślę, że to nie jest dobry pomysł. Brzmi nieźle. To nie był dobry pomysł. Czy wy naprawdę tutaj za każdym razem przechodziłyście? To naprawdę był głupi pomysł. No ale nic, dobra, szukamy w takim razie tego innego przejścia. Tutaj widzę, że nic nie mogę podnieść. Tutaj też te drzwi raczej nie są do... Ej, patrz. Ruszenia. Jest przejście. A, właśnie. Miałem zaraz przejść na drugą stronę. Zobaczyć, co tu się dzieje. Dobra, a bądź już ostrożna. Zawsze jestem. Druga dziążka była szybsza. Sprytniejsza. Ciekawe, czy mi pomoże. Dawaj, dawaj. No. Dawaj, Eli. Czy otworzysz całe drzwi? Riley! Co jest? Wow. Jakby tu jeszcze było za mało straszne. Drugi raz dzisiaj. Jak to się stało, że nigdy tu nie byłyśmy? Chodź, mam dla ciebie idealną maskę. Riley. Dla mnie? Świetną. Co, wilkołaka? Wilkołaka, no nie. Zobacz. Co to, jakiś wilkołak? Załóż ją. No, super! Zarycz. Eli, serio? Zarycz mocno! Z jakim entuzjazmem? Nie sądzę, żeby... Wiecie co? Da się pominąć tą sekwencję? Bo ja nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, zwłaszcza jak klikacze reagują na hałas. No ale widzę, że tego pominąć się nie da, w takim razie trzeba będzie jednak to zrobić. No proszę. Chodź, zobaczmy, co tu jeszcze jest. Bardzo nierozważna jest ta nasza koleżaneczka. No nic, dobra, wejdę za ladę, bo za ladą często znajdę jakieś ale ciekawe rzeczy. O, co ona znalazła? Co znalazłaś, młoda? O co ci chodzi? A to co? Oczy! To kupowali? Nie kapuję. Boże, trzeci raz. Trochę się wzdrygnąłem. Wow. To było głupie. Tak. Zdejmujcie te maski, dziewczyny, i spadamy stąd, bo widzę, że za te bardzo... Te maski są jeszcze lepsze. Zapominacie się, dziążki. Spadamy stąd. Co? Uwielbiam wampiry, wiesz. Aha. Znowu będziesz mnie... Jestem hrabia Dracula. Średnio. On był ładniejszy. Chyba hrabina. Jestem hrabina Dracula. Tak.
Cały czas jakoś myślę o tym, czy nie wskoczy nam na plecy zaraz jakiś klikacz. Bez prawdziwe kitu. Horrory, przejmujące historie o potworach i duchach. Książki? O, książkę tu sobie możecie wziąć, to polecam. Ale nie darcie się, kurde, w jakimś takim opustoszałym miejscu. Jeszcze dwie małe dziewczynki. Powiedziałbym nawet bezbronne. Szkielety wydawały się być na topie. No, zazwyczaj te szkielety się tutaj łączą z duchami, co? Jeżeli chodzi o jakieś Halloweeny i inne. O. Czyżbym mógł zmienić swoją maskę? Nie! Ona jest brzydsza, fuj! Jakaś wiedźma, czy co to jest? Co to ma być? Czerwone trzewiczki! Co z nimi zrobiłaś? O, Rety, tato! Co my zrobimy? O, Rety! Beka! No dobra, w takim razie wypadałoby iść dalej, bo tak, tędy weszliśmy. Szkiele wróż. Zadaj pytanie. Oho. Jak się odważysz. Dobra. Więc zginiemy dziś? Tak. Nic. Ale lipa. Odwróć ją, geniuszu. No tak, bo z tyłu się wyświetla zazwyczaj. Tam pod spodem. Jakby szalenie nieprawdopodobne. Co za ulga. Nie sądzę, żeby to była prawda. No ale okej. Nie, no przecież nie możemy zginąć w tej grze bez kitu. Jakiś kurczak. Bez kitu. No, dobra, spadamy. Chodź. Chodź. Za długo tam przysiedzieliśmy. Chociaż sam bym pozakładał takie maski. Tak, jestem dużym dzieckiem. Mam pewien pomysł. Widzisz tam te samochody? Tak. Czerwony jest twój, niebieski mój. Rzucamy cegłami. Wygra ta, która pierwsza zbije wszystkie szyby. Ja sobie robisz? Jestem w tym najlepsza. Dobra. Ta, co przegra, musi odpowiedzieć na jedno pytanie. Tylko bez złośliwości. Co to jest, konkurs pytań? Dobra, jedziemy z tym koksem. Zatopiona! No, prawie. Ha! Ze mną nikt się nie będzie równał. Nie! Jak to się robi? Zajebiście! Ale co? Jeszcze? Nie, nie chcę, żeby spadł na mnie dom! No kurde! Jeszcze coś muszę? Zbić? Gdzie jest jeszcze szyba do zbicia? Ha! Kurwa! Co, podoba się? No nie wiem, czy się podoba. Co? No ale okej, mam jeszcze przednią szybę. Dobrze! Pierwszy! Aha, jeszcze z drugiej strony. W celu. O ty kurde. Znaczy, to jest bardzo nierozważne, kobiety. Znaczy kobiety, dziążki małe. Tak. Jeszcze jedna. Są cegłówki. Kurczę. Ostatnia. O tak! Mistrzyni miotania cegieł! Moja fura miała pancerne szyby. Tak, a mi tu kaktus rośnie. Dobra, czas na pytanie. Chyba się boję. Dlaczego odeszłaś? Dlaczego tak ostro zareagowałaś? Czy Merlin wspomniała o mojej mamie? Zapomnij. Więc... co Merlin mówi o mnie? Akurat o tym nic chyba nie wiedzieliśmy. Niewiele. Chyba przyjaźniły się przed wybuchem epidemii. O, wspominała, że twoja mama była pielęgniarką. Pielęgniarką? Podobno często się kłóciły, ale bardzo się przyjaźniły. Brzmi znajomo? Co? Chodź, pokażę ci coś. Już prawie jesteśmy. Skąd ja to znam, co? Widzę, że ma to po mamusi. Ej, bo mi zamkniesz tutaj.
Jak one się nie boją? Bez kitu, ja bym już się nie powiedział nie co. Dobrze. Właśnie, pamiętasz jak myślałyśmy, że zasilanie jest włączane tylko w wybranych dzielnicach? Tak. A nie jest? Chodź za mną. Znaczy, ja bym się tutaj posikał ze strachu, żeby nie powiedzieć to drugie. Ale one widocznie są przyzwyczajone do takich, kurde, ciemności egipskich. Wiem, i chodzenia zakazuje się, że w mieście jest prąd. Memu, po prostu zwłaszcza bezpiecznie. Jak są? Z powrotem włączyć. Kłóciłbym się, że mają być bezpieczniki, ale okej. A nie mówiłam? Całe centrum jest oświetlone? Chodź się przekonać. Pytanie tylko, kto dostarcza prąd? Ale to już nie czepiajmy się. Jesteś na to gotowa. Poczekaj, ja... Wiem, co chcesz zrobić. Co? I... Cieszę się, że żyjesz. Nie rozumiem. I że ciągle jesteśmy tu razem i... Wiesz, nie chciałam. No, to wszystko, co mówiłam, zanim odeszłam. Nie myślałam tak. Tylko pytanie, co mówiła? Riley, rozklejasz się. Sama zaczęłaś. Co Riley mówiła do nas przed odejściem? Gotowa? I co one chcą zrobić? Żartujesz sobie? No, jakiś punkt. Oho, znowu jesteśmy urzuceni, kurczę, w trochę inne miejsce. Czyli w moment, kiedy trzeba pomóc Joelowi. No dobra. Tutaj już może być poważnie, dlatego że tutaj już się kręcą klikacze. Jednego klikacza ominęliśmy. Mamy butelkę. Butelka się przyda akurat, jakbyśmy mieli jakiegoś klikacza odciągać od siebie. Co tu mamy? To nie była akurat sama. O! Jakaś notatka z atrium. Zobaczmy. Ponieważ kończą się zapasy, szeregowiec Agni, Elis i ja weszliśmy do magazynu w celu pozyskania dodatkowego zaprowiantowania. Z zaskoczenia zaatakowała nas grupa około 6-7 zainfekowanych w drugim stadium. Zneutralizowaliśmy zagrożenie, lecz Elis został ugryziony. Jakieś zapiski tych, którzy tutaj byli. Trochę zapasów, to się akurat przyda. Myślę, że korzystanie tutaj w przypadku Eli z takich rzeczy właśnie jak bomby czy koktajle Mołotowa będzie no bardzo częste, bo nie będziemy mogli korzystać z walki bezpośredniej, ewentualnie zachodzenie wroga czy to właśnie jakiegoś zainfekowanego. Mam nadzieję, że będzie. O, tutaj mam pełną apteczkę mam. Mam nadzieję, że to będzie jak najrzadsze. Ale nie da się ukryć, że jednak to jest survival horror, tak? Podobno tak jest kwalifikowany też między innymi. O! Dwa naboje do tego, do pistoletu, super. To mi się akurat przyda. Z tego co pamiętam, tutaj chyba nie można włączyć auto-aima, tego wspomagacza celowania. W przypadku GTA myślałem, że to będzie dosyć duże utrudnienie, grając na padzie. Ale było tam trochę lepiej. A tutaj tego aima nie ma, więc będzie trzeba uważać, jak się strzela, zwłaszcza, że mamy dwie kule. Kolejne cztery, czyli mamy sześć. Tak se to umiesz liczyć. Dobra. Czyżbym miał ich gdzieś tędy? Tak się wydaje, jakby... O, w mordę! Jebany kot. Ej, nie przeklinaj, młoda. Nie mów brzydko. Ale chyba mamy tędy iść. Bo jeżeli takie zastawiono na nas lekkie, nie powiem, pułapki.
Łazienki, co tutaj jest? Żeby tam trzeba było wejść, ale najpierw może sprawdźmy, co jest tutaj. O rany, ale zimno. No dobra, może najpierw sprawdźmy tam. Nie mamy żadnej mapy tak naprawdę, więc nie wiem, gdzie idziemy. Nie wiem, gdzie najpierw wejść. Czy tutaj będą te drogi się łączyły? No dalej! Okej. Czyli nie. Dobrze, to sprawdziłem. W takim razie tutaj wejść nie możemy. Ale zobaczymy, gdzie nas ten kanał zaprowadzi. Jezu! Chcesz mnie zabić? To dalej ten kot? Ja bym do tej wody nie wszedł bez kitu. No ale nie no, w przypadku jak się ważą losy naszego przyjaciela, to chyba nie ma tutaj wątpliwości. Okej, weszliśmy od drugiej strony. Special Cola. Coś tutaj mi błyskało. Chcesz wskoczyć? Dobra, wyjdźmy z tej wody. Tak akurat nie ma takiej opcji jak na przykład wyziębienie organizmu. O! Kolejne 3 naboje do pistoletu. To już zaczyna się robić poważnie. Przywróć zasilanie w obozie uchodźców. Dobrze, ale ja bym chciał reloada jakiegoś zrobić. Nie. Jak się robiło reloada? Aha, R1. Okej. Aha, mogę stworzyć apteczkę, ale na razie może nie twórzmy apteczki, jeżeli ona nam jest niepotrzebna. To może na razie zostawmy to. Tutaj chyba widzę jeszcze jakieś zapasy. Ewentualnie, jeżeli będziemy mieć taką sytuację, że nie będziemy mogli już czegoś podnieść, to warto stworzyć ostrze albo właśnie apteczkę. Albo inaczej, najpierw apteczkę, a później ostrze, tak mi się zdaje. Trzeba to włączyć. Aha. To jest... Okej. O? Koniec wycieczki. Jakaś notatka? Notatka dotycząca generatora. O, przeczytajmy. Z szeregowym Elisem nie jest najlepiej. Ma gorączkę i zwraca jedzenie. Może popełniam błąd. Może amputację przeprowadzono za późno. Może przemieni się, kiedy akurat nie będę go obserwowała. Poza tym dochodzi jeszcze kwestia protokołu postępowania w przypadku infekcji. Nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy zrobić to, co zrobiliśmy z oficerem Caulfieldem. Przewinąć tekst. Bo my, zresztą, kogo ja chcę oszukać? Zamordowaliśmy Larego. Elis go przytrzymał, a ja zastrzeliłam go jak psa. Jego krzyki wciąż mnie prześladują. Regan, błagam cię, mam jeszcze czas, nie rób tego. No ale niestety, protokół postępowania. Elis, co myśmy zrobili? Może powinnam odejść? Może po prostu ucieknę? Przepraszam cię, Elis. Regan. Ale to nie jest na temat generatora informacja. Tam widzę jakąś butelkę. Aha. Aha, okej, dobra. Dupa. Czyli co? Nic się nie uda zrobić? Czegoś brakuje pewnie. Nie ma prądu. Cholera. No nie ma prądu. Jak ja mam ci prąd doprowadzić, koleżanko? O, może bym tak włączył, bo ja nic nie widzę w sumie, nie? Ej. Takie numery to nie ze mną, jakiś dźwięk się podnosi. Nie ma prądu. W takim razie... Aha, to... Select, aby stworzyć przedmiot. Spokojnie. Jak tam wejść na górę? Nie ma prądu. A gdzie jest prąd? Ktoś się nie bał i zabrał. Tu był jakiś ten kabel. Leciał. Szkoda tylko, że w wodzie. Aha. I koniec z tym kablem, tak? On tak sobie tutaj po prostu wisi. No dobra, ale ja bym chciał wejść tam na górę. Da się tam wejść? No
Tam są jakieś, kurde, te zapasy. Tutaj niestety wejść nie możemy. Dobra, dojdźmy tutaj do końca. Może tu będzie jakaś informacja, co zrobić. Pewnie gra, jak dłużej będziemy siedzieć w miejscu. Pełna ilość hapsa, tak? Stwórzmy apteczkę. Ale nie, zaraz. Możemy mieć maksymalną ilość. Pełne. Aha, okej. Okay. Weź kanister i nalej do niego paliwo, które zasili... Co? Zasili generator. No też mi coś, kurde... A skąd ja mam wziąć paliwo? Kanister to jeszcze bym ogarnął, nie? Ale skąd ja mam wam wziąć paliwo? No. Czy mi się zdaje, czy... Przecież byłem tutaj, podchodziłem tutaj i co, nie mogłem wziąć tego? Pusto. Może znajdę paliwo. Lek. No okej, no to w takim razie paliwo. Myślę, że będziemy mogli spuścić gdzieś tutaj z tego. Z jakiegoś samochodu.